Pamiętam, że z tego czasu mówiłaś o tym, że jeśli chodzi o aktorstwo, to miałaś taki etap, że chciałabyś spróbować do szkoły aktorskiej zdawać. Jak dzisiaj się na to zaopatrujesz? Czy to jeszcze jest jakoś twój cel w głowie, czy to już na dzień dzisiejszy? Mam na to pewien swój plan. Nie chcę za dużo zdradzać. Uważam, że doświadczenie jest tak czy siak najważniejsze w każdej pracy tak naprawdę. O ile to oczywiście nie jest zawód, który na przykład ratuje ludzkie życie, no bo tam książki są niezbędne, nie nauczymy się patrząc na przykład osoby starsze z doświadczeniem. Więc cały czas szkolę swój warsztat właśnie poprzez doświadczenie, poprzez to, że cały czas przyjmuję role, które uważam za słuszne, zgodne ze sobą. Robię projekty, z których jestem dumna, zadowolona. Spotykam wspaniałych ludzi, a papier spokojnie będzie, w swoim czasie. Ale nie czujesz się przez to jakoś, w cudzysłowie, gorsza od innych aktorów? Absolutnie. Wiesz, ja mam za sobą w tym roku 20 lat pracy w zawodzie, więc myślę, że nie mam potrzeby czuć się gorsza. Zresztą udało mi się pracować ze wspaniałymi aktorami i ktoś może powiedzieć, byłaś dzieckiem wtedy i tak dalej. Bardzo dużo pamiętam, bardzo dużo się wtedy nauczyłam i bardzo doceniam to, że gdzieś tam poniekąd tak to się potoczyło i będę dalej w to brnąć, bo po prostu to uwielbiam. To powiedz mi w takim razie, jakie jest twoje takie marzenie aktorskie? Oj, marzenia to się cały czas pojawiają nowe, wiesz, to ciężko powiedzieć, ale na pewno chciałabym robić dużo projektów filmowych, one najbardziej mnie cieszą. A kariera w Hollywood? Zobaczymy. Trzymaj kciuki, proszę. Będę, już trzymam kciuki za ciebie.